Gdyby nie ty i to, że jesteś taki nietowarzyski, mogłabym wreszcie nauczyć się tańczyć i chodzić na imprezy, spotykać się z ludźmi i bawić. Dziś otwieram nowy cykl. Gry małżeńskie, gry związkowe. I wbrew pozorom nie chodzi o gry planszowe, ani oparte na ruchu czy rekreacji, lecz gry psychologiczne. W jakie grają ludzie? Dziś opowiem o grze Gdyby nie ty. Do rozpoczęcia tego cyklu zainspirowała mnie książka Erika Berne, psychologa i psychiatry, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Ów amerykański psychiatra spojrzał na stosunki międzyludzkie jak na rozmaite gry, w które grają ludzie zarówno w związkach, małżeństwach, relacjach rodzicielskich, biznesowych itd., itd. Książka napisana jest trochę takim trudnym językiem. Pełno w niej określeń w stylu analiza transakcyjna, deprywacja sensoryczna i emocjonalna. Dlatego postanowiłam przetłumaczyć go na język niszki i w przystępny sposób przedstawić go wam. I don't understand. Dziś zajmiemy się grą Gdyby nie ty. Dodam, że możecie odnieść wiedzę, którą zdobędziecie po tym odcinku albo po lekturze książki, żeby już nie było, że tak sobie zasługi zabieram. Odnieść nie tylko do waszych relacji związkowych, ale też spojrzeć na to w szerszym kontekście. Bo wydaje mi się, że w grę Gdyby nie ty gramy często też w innych relacjach. Na przykład oskarżając o coś matkę, lub dziecko, lub przyjaciółkę, lub polityków, sytuację życiową i tak dalej. Ale na razie skupmy się na związku. Gdyby nie ty, mogłabym częściej spotykać się z ludźmi i bawić się, bawić i bawić, tańczyć na parkiecie, prowadzić liczne i ciekawe konwersacje, ale nie, ty ciągle chcesz siedzieć w domu przed telewizorem, jesteś takim samotnikiem. Gdyby nie ty i to, że taką prowadzisz tłustą kuchnię i kupujesz cały czas te słodycze, byłbym szczupły. Gdyby nie ona, mógłbym realizować marzenia, które noszę w sobie od dziecka, o penetrowaniu świata, o zwiedzaniu nowych krajów, o podróżach, ale nie. Ona żałuje pieniędzy, które zarabiamy wspólnie i każe wszystko inwestować w dom i w dzieci, zamiast na nasze podróże. Prawda jest taka, że ludzie nie wiążą się ze sobą przypadkiem. Z jakiegoś powodu związali się akurat z osobą, która na przykład ogranicza ich wolność, swobodę, na przykład zakazuje wyjścia gdzieś albo kręci nosem, lub która ma wieczne pretensje. Z jakiegoś powodu wybrali akurat takich partnerów ograniczających ich wolność lub niezależność, albo z jakiegoś powodu nadal w takich związkach tkwią. Bo co ciekawe, zwykle jest tak, że już na początku związku ludzie prezentują pewne swoje cechy charakteru, na przykład zaborczość, zazdrość, nerwowość, ale my, będąc w tej fazie takiego zakochania i zauroczenia, nie zwracamy na to uwagi, albo widzimy to, dostrzegamy, ale myślimy, nie, jakoś to się ułoży, jakoś to będzie. Ale często jest tak, że wiążemy się z takimi osobami, bo tak naprawdę nam to pasuje. Bo gra w Gdyby nie ty tak naprawdę kończy się w momencie, kiedy któryś z graczy zmienia zasady gry. A zmienia je, bo na przykład poszedł na psychoterapię, albo doznał jakiejś iluminacji, albo ma kryzys, albo dużo nad tym myślał i zmienił coś, albo coś mu się stało obojętne. Nieważne z jakiego powodu, ale nagle zaczyna zmieniać zasady gry i na przykład mówi do żony czy do męża, no dobra, to już na te imprezy. Chodź na te imprezy, jak chcesz, nie mam z tym problemu. Możesz chodzić, tańczyć, bawić się, imprezować, spoko. I wtedy bardzo często okazuje się, że ta osoba, która przez tyle lat mówiła, że gdyby nie on, to ona by tańczyła i bawiła się,
okazuje się, że ta osoba wcale nie chce iść, że ona czuje się nieswojo, że ona nie wie, jak odnaleźć się na tym parkiecie, że ona nie wie, jak poradzić sobie z tymi ludźmi, że ona wcale nie jest taka towarzyska, że ona tak naprawdę woli żyć w swoim świecie. Albo jeżeli na przykład nagle druga strona w związku mówi, masz rację, podróżujmy, rzućmy wszystko i podróżujmy. Co tam przeciekający dach? Albo po co znowu mamy odmalowywać ściany? Pojedźmy na wycieczkę. Raz się żyje, carpe diem, esa. To nagle okazuje się, że ta druga osoba zaczyna się bać. Albo bać się tych podróży, albo bać się tego, co będzie z naszym domem, bo ona tak naprawdę potrzebowała tego. Bo ona z jakiegoś powodu właśnie związała się z partnerem, który jest tak zamknięty na świat, a skupiony na tym świecie, ich małym światku domowym. I kiedy ta gra w Gdyby nie ty przestaje działać i druga osoba zmienia zasady gry, przestaje realizować swoją rolę w grze, to okazuje się, że ujawniają się pewne lęki i fobie. Nagła zmiana zasad gry na nie waż się tego robić, na śmiało rób co chcesz, powoduje zwykle demaskację i ujawnienie fobii i lęków. Okazuje się, że głównym powodem, dla którego ktoś nie zdobywał parkietów i nie nawiązywał setek znajomości, nie był tak naprawdę ograniczający partner, czy matka, czy dziecko, tylko to, że z jakiegoś powodu boi się ludzi. Albo jest nieśmiała, albo nie ma pewności siebie, albo niedobrze się z tym czuje. Kluczem jest to, że znacznie łatwiej jest zwalić winę na partnera, chłopaka, męża, żonę czy dziecko, niż przyznać przed samym sobą, że czegoś się boimy, czegoś nie potrafimy, czegoś unikamy. Bo to oczywiście nie dotyczy tylko związków. To są też sytuacje rodzicielskie, kiedy na przykład rodzic mówi, gdyby nie te dzieci, to bym mógł realizować się w karierze zawodowej albo skończyć studia. Serio? Czy to na pewno dzieci są przyczyną, że tego nie robisz? Bardzo trafnie ukazuje to piosenka Łona i Weber, Gdzie tak pięknie, w którym Łona śpiewa... Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Cały mój kraj zamknięty w gdyby. I słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść. Gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Bardzo łatwo jest zwalić winę na świat zewnętrzny. Na polityków, na pogodę, na rodziców, na dzieci, na sąsiadów. Oczywiście bardzo często bez wątpienia rzeczywiście wina leży po ich stronie. Tak, tylko no i co z tego? Ważne, żeby starać się jednak przestać grać w tę grę. W gdyby, nie ty. Ja też nią gram, ale przestałam grać, chociaż czasem mi się zdarza. A gdyby tak odwrócić spojrzenie na tę sytuację i powiedzieć, no tak, ale nie musimy mówić tylko o złych rzeczach. Możemy powiedzieć, gdyby nie ty, nie śmiałabym się tak często. Gdyby nie ty, nie nauczyłabym się angielskiego. Gdyby nie ty, nie byłabym tak szczęśliwa. Owszem, można, ale można też zamienić te gdyby na dzięki tobie. Dzięki temu, że jesteś, dzięki temu, że ciebie znam, dzięki temu, że jesteśmy razem. Czyli to jest jakieś ukazanie wdzięczności, bo wdzięczność jest bardzo ważna. Ja staram się w sobie pielęgnować wdzięczność i nie boję się nigdy słów dziękuję. Jestem bardzo ciekawa, czy kojarzycie tę grę w gdyby. W następnych odcinkach opowiem Wam o kilku kolejnych grach małżeńskich i związkowych, które opisał Eric Berne, albo Eric Berne, nie wiem jak to akcentować. Jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do tego. Nie żałujcie łapek w górę. I cóż, do zobaczenia za tydzień. Pa!